I rozeszła się ta wieść między braćmi, że ów uczeń nie umrze. Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeśli chcę, żeby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? To jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał, a wiemy, że prawdziwe jest jego świadectwo. Jest jeszcze wiele innych spraw, które czynił Jezus, które gdyby miały zostać spisane jedna po drugiej, to sądzę, że i sam świat nie zmieściłby zwojów spisanych o tym. Amen. Ewangelia Jana 21:23-25. Spekulacje i przypuszczenia. Pan Jezus powiedział Piotrowi: pójdź za mną. Piotr zobaczył idącego Jana i zapytał: Panie, a co z tym człowiekiem? Jezus odpowiedział: jeśli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty idź za mną. Niestety, w miarę upływu lat, odpowiedź Pana Jezusa na zapytanie Piotra została całkowicie źle zrozumiana nie tylko przez innych uczniów, ale przez braci w ogóle, którzy mówili o swoich spekulacjach między sobą. Takie rzeczy nie są dziś rzadkością. Słyszymy coś lub podsłuchujemy coś. Zupełnie źle to rozumiemy, a jednak przekazujemy to innym jako fakt. Nasze błędne rozumienie, zrozumienie rozprzestrzenia się, rośnie i mutuje w miarę jak się rozprzestrzenia, często powodując poważne szkody i krzywdy. Jakże ważne jest, abyśmy strzegli naszych języków, unikali plotek, sprawdzali, czy każdy z nas mówi prawdę z bliźnim. List do Efezjan 4:25. Gdy Jan kończy swoją Ewangelię, jego serce jest pod wrażeniem, gdyż pamięta wiele innych rzeczy, które uczynił Jezus. Jan świadczył o tym, co słyszał, widział i wiedział. Pisał tak, jak prowadził go Duch Święty. Było tego o wiele więcej. Sam świat nie mógłby pomieścić wszystkich ksiąg, które byłyby napisane. Zauważ, jak poprzedza swoją myśl słowami: przypuszczam. Duch Święty prowadził go, aby nie pisał swoich przypuszczeń jako faktów. Wielkość naszego Pana Jezusa Chrystusa znacznie przekracza nasze najśmielsze myśli i wyobrażenia. I rozeszła się ta wieść między braćmi, że ów uczeń nie umrze. Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, ale jeśli chcę, żeby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? To jest ten uczeń, który świadczy o tym i to napisał, a wiemy, że prawdziwe jest jego świadectwo. Jest jeszcze wiele innych spraw, które czynił Jezus, które gdyby miały zostać spisane jedna po drugiej, to sądzę, że i sam świat nie zmieściłby zwojów spisanych o tym. Amen. Ewangelia Jana 21:23-25.